się zawsze zastanowić, czy auto nie miało jakiejś kolizji i jakiegoś elementu, który był wymieniany głęboko, jak to mówimy. Bo jeżeli nowoczesny, drogi samochód będzie uderzony, nieprawidłowo naprawiony, będziemy mieli kłopoty do końca życia z tym autem. Bo już i elektronika, i jakieś elementy geometrii, zawieszeniowe problemy, bo będą się stopniowo pojawiać. Nagle oponka od środka zaczyna gubić odrobinę bieżnika i nie wiemy dlaczego. Nagle samochód jest jakiś przy przejeżdżaniu przez nieruchomości dziwnie nerwowy, dziwne wykonuje ruchy. Myślę, że to jest podstawowy element. Cała reszta, czyli silnik, to nie jest proste. Nie ma jak za dawnych czasów podkręcamy korek, dmucha, nie dmucha, sprawdzamy olej. To wszystko nie są proste rzeczy. Niestety to, co powiedziałeś, serwis dużo więcej może nam powiedzieć. Ma różnego rodzaju narzędzia, nawet podłączenie całej elektroniki, sprawdzenie jak to działa, czy nie mamy błędów zapisanych. Jest mnóstwo rzeczy, które w samochodzie mogą być ukryte, które nie do końca wychodzą na zewnątrz. Także doświadczeni serwisanci wejdą pod samochód. Ja myślę, że na pewnym poziomie znajomości danego auta podchodzisz do niego, już widzisz po kondycji, czy on jest ciekawy, czy nie, czy jest godny kupienia. Pozdrawiamy wszystkich fanów Automerii. Dokładnie, tak jest, pozdrawiamy.